zanim przejdę do omówienia, na czym polegała praca zespołu, jeszcze krótkie wprowadzenie dotyczące właśnie polityki miejskiej w samym regionalnym programie operacyjnym. Tutaj pan dyrektor mówił o polityce miejskiej w dokumentach unijnych. Miejsce polityki miejskiej natomiast w regionalnym programie operacyjnym to jest głównie oś priorytetowa trzecia, czyli funkcje miejskie i metropolitalne, i tą oś priorytetową trzecią mamy podzielone na dwa działania, czyli rozwój i integracja transportu zbiorowego oraz działanie 3.2, czyli wzrost atrakcyjności przestrzeni miejskiej. Właśnie w tym działaniu 3.2 wzrost atrakcyjności przestrzeni miejskiej mamy do czynienia z rewitalizacją. Jeżeli chodzi o samą oś priorytetową trzecią, ona skierowana jest do ściśle określonych miast. W przypadku transportu zbiorowego to są stolice powiatów ziemskich i powiaty grodzkie. Tutaj na mapie są one zaznaczone. W przypadku działania 3.2, czyli osi priorytetowej trzeciej, tam gdzie mamy do czynienia z wzrostem atrakcyjności przestrzeni miejskiej, to są miasta powyżej 35 tysięcy mieszkańców z naszego województwa. Czyli lista tych miast jest ściśle określona. Jeżeli chodzi o dokładną ilość środków finansowych przypadających na całą oś priorytetową trzecią, czyli właśnie dotyczącą rozwoju funkcji miejskiej, to na działanie 3.1 przypada ponad 53 miliony złotych i podobnie to wygląda, euro, przepraszam, i podobnie to wygląda w przypadku działania 3.2, czyli również ponad 53 miliony euro przypadające na działanie 3.2. I tutaj jeszcze w działaniu 3.2 następuje dodatkowy podział na te dwa poddziałania, czyli poddziałanie 3.2.1 i 3.2.2. Ja dzisiaj chciałabym się skupić na tym poddziałaniu 3.2.1, czyli na tym konkursie, który będzie właśnie za kilka dni ogłoszony i który dotyczy ściśle kompleksowej rewitalizacji. Jeżeli chodzi o główny cel tego działania 3.2.1, to jest aktywizacja społeczna i gospodarcza zdegradowanych obszarów miejskich i o podnoszenie atrakcyjności stref rozwojowych w miastach. I skąd się wzięła idea jakby samych noc intencyjnych i tej tak naprawdę ponadrocznej współpracy naszej z miastami? Postanowiliśmy, że tego jakby planując te działania, uznaliśmy, że tego celu nie będzie oczywiście tak łatwo osiągnąć, więc musieliśmy przygotować pewien mechanizm, który pozwoliłby ten cel nam rzeczywiście osiągnąć. W samym regionalnym programie operacyjnym i w dodatkowych dokumentach zostały wskazane pewne preferencje dla projektów rewitalizacyjnych, ale uznaliśmy również, że jakby samo wskazanie projektów, które będą preferowane, nie wystarczy i musimy jakąś nawiązać bliższą współpracę z miastami. Miasta oczywiście, aby móc złożyć projekty w tym poddziałaniu 3.2.1, muszą spełnić taki podstawowy warunek, jakim jest posiadanie programu rewitalizacji. Bez spełnienia tego warunku, czyli bez posiadania programu rewitalizacji, który wyznacza ramy polityki miejskiej, nie ma możliwości jakby złożenia projektu, i to był podstawowy warunek. Tutaj wymienione są te miasta, które właśnie są uprawnione, konkretnie te 12 miast z terenu naszego województwa, które są uprawnione do składania projektów. Mamy również poza jakby koniecznością posiadania programu rewitalizacji, sama specyfika tego poddziałania 3.2.1 wiąże się również z ideą partnerstwa. To znaczy, że realizować projektu w ramach poddziałania 3.2.1 nie można samemu, tylko trzeba nawiązać, miasto musi nawiązać współpracę z innymi podmiotami. Jeżeli chodzi o samą pracę nad tymi projektami, które będą przygotowywane do rewitalizacji, to tak naprawdę ona, ta nasza praca, czyli zespołu do spraw rewitalizacji z miastami, rozpoczęła się już na początku zeszłego roku.
I takim pierwszym punktem było przygotowanie projektu wytycznych do poddziałania 3.2.1. Te wytyczne stanowią załącznik do przewodnika dla beneficjenta. Poza, oczywiście w momencie, kiedy departament nasz przygotował te wytyczne, skonsultowaliśmy te wytyczne z miastami, organizując spotkanie, na którym miasta mogły właśnie jakby ocenić ten nasz pomysł, tak? Czyli ocenić, na ile chcą właśnie przez cały rok, zanim zostanie ogłoszony konkurs, pracować razem z zespołem do spraw rewitalizacji nad przygotowaniem swoich projektów. I sam ten pomysł właśnie przygotowania tych not intencyjnych, czyli tego dokumentu, który ma poprzedzić przygotowanie projektu, spotkał się z aprobatą ze strony miast. Odwiedzaliśmy te miasta w celu jakby poznania rzeczywiście problemów obszarów zdegradowanych, czyli mogliśmy zobaczyć, jak rzeczywiście te obszary zdegradowane wyglądają. I teraz w ostatnich miesiącach, czyli w lipcu i czerwcu, następowała ostateczna ocena not intencyjnych, czego wynikiem jest to dzisiejsze nasze spotkanie. Jeżeli chodzi o sam zespół do spraw rewitalizacji, to tak jak już wcześniej wspomniałam, składał się on z większej ilości członków. Powołując ten zespół do spraw rewitalizacji, kierowaliśmy się zasadą, żeby nie byli to tylko pracownicy naszego departamentu, czyli Departamentu Programów Regionalnych. Stąd w pracach zespołu wzięli udział również pracownicy Departamentu Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego, pracownicy Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego, Departamentu Kultury i Departamentu Rozwoju Gospodarczego. Ponieważ rewitalizacja to szereg przedsięwzięć, czyli i właśnie przedsięwzięcia o charakterze gospodarczym i zmiany w przestrzeni miejskiej, ale również bardzo nam zależało na tym, żeby były właśnie te działania społeczne, uznaliśmy, że wiedza pracowników tak różnych departamentów jest tutaj konieczna i pozwoli ona nam te noty w jakiś sposób ocenić, ale również pomóc miastom w przygotowaniu tej kompleksowej rewitalizacji. Kilka zdjęć z tych naszych wizyt zespołu do spraw rewitalizacji. Tak jak mówiłam, od listopada 2008 do czerwca odwiedzaliśmy te miejsca. Mieliśmy przed chwilą Słupsk, tutaj jest Tczew. W marcu byliśmy również w Starogardzie Gdańskim, Wejherowo, Rumia, Gdańsk Dolne Miasto, czyli miejsce, gdzie dzisiaj się właśnie obecnie znajdujemy. W kwietniu 2009, w kwietniu również byliśmy na Dolnym Wrzeszczu, Łaźnia, czy planowana Łaźnia w Nowym Porcie, Gdańsk Letnica, Lęborg, czyli te miejsca, które odwiedzaliśmy. Jeżeli chodzi o samą ocenę tych not intencyjnych, ona odbyła się w oparciu o ściśle określone kryteria i tutaj miasta, żeby uzyskać od zespołu do spraw rewitalizacji pozytywną ocenę tych swoich pomysłów, musiały po pierwsze te obszary spełniać definicję obszaru zdegradowanego, musiały mieć właśnie charakter partnerski i ci partnerzy musieli być takimi partnerami rzeczywiście przyczyniającymi się do jakichś pozytywnych zmian na tym obszarze. I musiały to być przedsięwzięcia kompleksowe, czyli nie mogła to być projekt polegający tylko na przebudowie drogi, ale musiały zawierać cały szereg innych elementów pokazujących, że te zmiany na tym obszarze będą zmianami kompleksowymi. I również ocenialiśmy kompleksowość działań społecznych. Jeżeli chodzi o sam konkurs, data ogłoszenia 9 października 2009, zamknięcie konkursu 6 stycznia, czyli 10, przepraszam. Tak, 2010. To jeszcze do mnie chyba nie dociera, że to już tak dużo czasu minęło. I w trakcie trwania konkursu oczywiście planujemy jeszcze przeprowadzić konsultacje wniosków o dofinansowanie z wszystkimi miastami. Także na pewno nasza współpraca będzie dalej kontynuowana. Ja oczywiście wszystkim miastom ze swojej strony życzę powodzenia w realizacji tych projektów i mam nadzieję, że zakończą się naprawdę sukcesem. Dziękuję bardzo.